MotoGP, witam Was serdecznie. To jest odcinek piąty ze świata World. Oczywiście tutaj będziemy mówić o Charlesie Leclercu. Jest pod wrażeniem MotoGP. Kierowca Ferrari chce przetestować motocykl. No ciekawe, czy mu w ogóle dadzą szansę. Ciekawe, jaki to będzie motocykl. Łzy szczęścia Daniego Petrucciego. Pierwszy raz wyścig, pierwszy raz wygrał po prostu wyścig. Pirro wraca do World Superbike'u. No i oczywiście będziemy jeszcze mówić o kalendarzu względem 2019 roku, kiedy są pierwsze wyścigi dla graczy, którzy po prostu chcą rywalizować w e-sportach i wygrać naprawdę fajne nagrody, bo za pierwsze miejsce, jak widzicie, to jest BMW, drugie jest Yamaha, za trzecie jest właśnie Lenovo, później jest jakiś hangar, który możemy tam pooglądać sobie różne fajne ciekawostki, zegarki i inne. Właśnie mamy tutaj nagrody. Właśnie warto grać w tych e-sportach. No i co my tutaj mamy, jeżeli chodzi o ten właśnie zawodnik Formuły F1? Możliwe, że mu dadzą po prostu szansę przetestować, bo przecież Lewis Hamilton też przecież swojego czasu też testował motocykl. No i właśnie był pod wrażeniem, jak się w ogóle jeździ tą maszyną. Ale tutaj jest kolejny zawodnik, który by chciał przetestować. No powiem Wam, że MotoGP ma to w sobie, że tam jest więcej emocji. Tak jak żeśmy oglądali ostatni wyścig w Mugello, jak po prostu nawet powiedziane było, że Marc Marquez razem z Petrucciim wzięli Dovizioso w tak zwanego normalnie hot doga, że musiał po prostu Dovizioso na zakręcie odprostować swoją maszynę przed upadkiem i pięknie to wykorzystał właśnie Petrucci, który wygrał właśnie w Grand Prix Mugello, drugi był Marquez, no, a trzeci był Dovizioso. Naprawdę bardzo fajnie tutaj właśnie jest pokazane. O czym tutaj właśnie też pisze, tym razem w garażu Ducati obecnie byli przedstawiciele Ferrari, kierowca Charles Leclerc oraz szef zespołu Mattia Batom Monokijczyk. Był pod wrażeniem prędkości, jaka rozwija właśnie maszyna w kategorii królewskiej. Wiadomo, że się MotoGP, takie motory się szybciej rozpędzają niż właśnie F1. No i tutaj pierwsza wygrana w karierze właśnie Petrucciego. Ten właśnie zawodnik pokazał po prostu klasę. Fajnie, że on to po prostu wygrał, bo, że tak powiem, zawsze gdzieś tam był w oddali. Teraz po tej właśnie wygranej Petrucci sobie już swoją pozycję, że tak powiem, w zespole załatwi, że mu po prostu, że tak powiem, Ducati przedłuży kontrakt na kolejny rok 2020, bo widać, że pokazał po prostu klasę. No niestety Jack Miller będzie musiał się pożegnać z tym, bo wiadomo, że miał, nie dojechał w ogóle Jack Miller w Mugello, jak żeście oglądali, a tutaj Petrucci po prostu to wygrał. No i tak jak mówię, po prostu sobie tą pozycję w Ducati zwiększył. Wiadomo, że w połowie sezonu można podpisywać różne kontrakty na przedłużenie, na przykład, żeby po prostu jeździć w tym zespole. No, ciekawi mnie właśnie, czy Jorge Lorenzo się zmotywuje, bo jak na razie takie 11 miejsce on jeździ. Może się przystosowuje do tej Hondy. Myślę, że pod koniec roku coś pokaże, że będzie co najmniej w pierwszej piątce, ale to czas po prostu pokaże, jeśli chodzi o Jorge Lorenzo. No i zobaczymy, co będzie dalej w następnym Grand Prix. Jest to Grand Prix Katalonia. Bodajże chyba 15 jest właśnie ten wyścig. No zobaczymy, jak tutaj będzie. Marc Marquez. O, i tutaj Pirro wraca do World Superbike. No ten Pirro, ten właśnie tutaj widać, że w dniach 22-23 czerwca zasiądzie na Pangelini motocyklu V4R w barwach właśnie Ducati, bo wiem, że właśnie tym Pangelini w Ducati jeździ przecież Alvaro Bautista, jeszcze rok temu jeździł w MotoGP, teraz naprawdę w World Superbike, jeżeli oglądacie, to naprawdę się bardzo dobrze spisuje. Wygrywa, że tak powiem, naprawdę
wyścigi jeden za drugim, że Jonathan Rea naprawdę chyba jest wkurzony. No i tutaj to właśnie chciałem pokazać w sprawie tej wygranej za pierwsze miejsce w e-sportach MotoGP, tutaj z BMW, tutaj jest Yamaha około, taka Yamaha będzie kosztować 20-30 tysięcy, jak się sobie YZR M1, tam jest właśnie napisane, a to jest właśnie ten słabszy, to jest właśnie ten hangar, gdzie można właśnie zobaczyć różnych trzech najlepszych kierowców będzie mogło tutaj poglądać ten hangar. Tutaj wiadomo, jakieś tam VIP-owe wejściówki. Wiadomo, że będzie można zobaczyć, wejść do paddocku, na przykład do takiego Valentino Rossiego i zobaczyć w ogóle, jak to wszystko wygląda. No i to taki BMW na wygraną. Tu widać, jeszcze jest 14 dni i można już pierwszy challenge jechać. To jest w dniu 19-23 czerwca. I tutaj właśnie najlepsze czasy trzeba 12 najlepszych kierowców właśnie za pośrednictwem właśnie tych wyścigów, bo tutaj widzimy w różnych terminach jest, tutaj widzimy 6 spośród 6 tych wyścigów, jak patrzymy tutaj jest Austin, Misano, Motegi, Sachsenringu i innych. Wtedy najlepsza, że tak powiem, na konsolach, na Xboxach i na PC-tach 12 najlepszych graczy będzie właśnie rywalizować w takim ćwierćfinale. Z tego ćwierćfinału szóstka najlepszych zawodników awansuje do finału. Później jest ten drugi półfinał, tak samo jest 12 zawodników, 6 będzie awansowało. Tutaj jeszcze mamy jakiś pro draft, kolejny w Tajlandii. Tutaj mamy 3 dni, to jest już w sierpniu. Le Mans też 6-11. I tutaj mamy kolejny z Quartararo. Będziemy jechać w Katarze. To jest 15-19 sierpień. No i tutaj właśnie pisze, jakie Motegi oraz Aragon Global Series. Później kolejny tutaj mamy Sepang, Phillip Island, Jerez. Troszeczkę inne są zasady niż względem właśnie tamtego innego w poprzedniego roku. Chyba będzie więcej nawet wyścigów, gdzie po prostu będzie można zobaczyć. Tu właśnie to wszystko pisze. Trzeba się zarejestrować, potwierdzenie swojego mailu, twój, jakby to powiedzieć, user, login. Później jest twój profil. I w ogóle tutaj jest na temat właśnie e-sportu pokazane. Tu właśnie jest te 6 challenge'ów i tak jak widzicie tutaj w nawiasie PS4, Xbox na PC-ty, że można po prostu w tych platformach jeździć. Ale oczywiście najlepiej sobie jeździć, że tak powiem, padem, bo klawiaturą nie ma się szans. Naprawdę, bo ja klawiaturą jeździłem, jeżeli widzieliście na moim portalu, jak ja jeżdżę, to sami zobaczycie, jak jest porównanie między moimi czasami, na przykład graczami ze sportu. To jest naprawdę różnica 4, 5, nawet 6 sekund. Naprawdę lepiej właśnie jeździć na automatyczną, nie automatyczną, tylko manualną skrzynię biegów i właśnie na padzie. Także myślę, że to był fajny odcinek, taki zobrazowujący całą klasę MotoGP. No to, no to do